Mikrofon oddaję panu Maciejowi Czegajowi z firmy, przepraszam, Semihal. Tak, tak. Zakrztusiłem się trochę. Dzień dobry państwu. Przyszedłem tutaj z firmy Semihal. My na co dzień zajmujemy się systemami, programowaniem niskopoziomowym, głównie systemami operacyjnymi, między innymi Linuxem, FreeBSD i programowaniem sieciowym też. Na poprzedniej sesji padło pytanie, co zrobić, żeby zostać programistą Linuxa, więc nie trzeba aż czekać 10 lat, nie zawsze. Jeśli u nas zazwyczaj czeka się krócej trochę, czyli powiedzmy koło roku albo krócej nawet, można od razu w sumie zacząć, bo zajmujemy się projektami Linuxowymi też, głównie jeśli chodzi o sterowniki urządzeń, bo tak naprawdę jeszcze nawiązując, jak najłatwiej zacząć, to najłatwiej zacząć od sterowników urządzeń, bo tego zawsze potrzeba i zawsze jest jakieś urządzenie, które nie ma sterownika, więc w ten sposób najłatwiej się przyczynić, być pożytecznym i też łatwiej jest spowodować, że kod zostanie przyjęty. Ta prezentacja będzie o tym, jak używać Linuxa i go jednocześnie nie używać. Tak naprawdę, w sensie jak skorzystać z Linuxa, ale nie używać go do końca tak, jak być może było to zamierzone. Ale wydaje mi się, że to użycie Linuxa również jest jak najbardziej uprawnione i Linux również na tym korzysta. Ze wszystkich slajdów, które mam, ten proszę sobie najlepiej zapamiętać, dlatego że ten slajd jest uniwersalny, nie dotyczy tylko programowania sieciowego, ale wszystkich wyzwań. Mamy w tej chwili taki problem, proszę państwa, że komputery rozwijają nam się w takim dosyć umiarkowanym tempie. Być może słyszeli państwo niegdzie, że prawo Moora przestaje do końca działać albo jest taka tendencja zwalniająca. I to się objawia tym, że nie mamy już takich skokowych wzrostów wydajności, jeśli chodzi o systemy komputerowe. Natomiast cały czas mamy skokowy wzrost wydajności, jeśli chodzi o urządzenia wejścia-wyjścia, w szczególności dyski i sieci. Tutaj widzimy szare słupki i kolorowe słupki. Kolorowe słupki pokazują nam czas transmisji pojedynczego pakietu w sieci, najmniejszego pakietu, bo to jest też ważne, że większe pakiety oczywiście trwają dłużej, najmniejszego możliwego pakietu, czyli 64 bajty, względem innych czasów, które możemy sobie pomierzyć w komputerze. Wszystkie jednostki są wyrażone w cyklach procesora, skalibrowane to jest do 3 GHz. I tak, może zacznijmy od prawej strony. Jak mieliśmy sieć 1 giga, to jest ten drugi szary słupek po prawej stronie, to sieć 1 giga, w sieci 1 giga pakiet 64 bajty był transmitowany przez około 2000 cykli, czyli dosyć dużo czasu było, czyli można było powiedzieć, że w najgorszym wypadku program, nasz system miał 2000 cykli procesora na to, żeby obsłużyć pakiet. Jak sobie pójdziemy trochę w lewo, zobaczymy żółty słupek z podpisem 10 giga, nagle mamy już tylko 200 cykli czasu, żeby obsłużyć, to jest dokładnie 67,8 nanosekund. W przeliczeniu na cykle wychodzi nam 200 cykli procesora. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Po prawej stronie tego słupka jest pokazane, ile zajmuje nam dzisiaj na systemie serwerowym dostęp do pamięci RAM. Okazuje się, że dostęp do pamięci RAM zajmuje dłużej niż transmisja tego pakietu, czyli nasz program nie może odwoływać się do RAMu, jeśli chcemy nadążyć z szybkością przetwarzania taką, jaką mamy w sieci. Teraz jak w ogóle rozwiązać taki problem? Nie możemy odwoływać się do RAMu. Ktoś z państwa może wie? Jest takie magiczne słowo. Jeszcze inne magiczne słowo. Na cy. Cache. Tak jest. Dziękuję bardzo. Magicznym słowem jest cache. Tak naprawdę nasza pamięć główna jest bardzo wolna, ale całe szczęście mamy pamięć cache. Więc jeśli sobie zobaczymy, zaraz obok tego żółtego słupka jest niebieski słupek, a potem jest kolejny szary, tam jest napisane L3 cache 40 cykli. Dzisiejsze platformy serwerowe i nie tylko biurkowe mają około 40 do 50 cykli czasu do sięgnięcia do cache'a L3. Jak sobie zejdziemy do cache'a L2, to będzie 12 cykli i cache L1 typowo 4 cykle czasu. Więc mamy, ten L3 cache jest wielkości kilkunastu megabajtów, więc mamy kilkanaście megabajtów szybkiej pamięci tak naprawdę,
z której możemy próbować korzystać. No ale pójdźmy dalej, 10 giga to w ogóle jest przeszłość, 10 giga to było kilkanaście lat temu już. Specyfikacja pojawiła się na początku lat 2000. 40 giga mamy 50 cykli procesora, czyli możemy raz się odwołać do pamięci Kerzel 3 i to już nam kończy budżet czasowy. Czyli musimy znowu zejść na przykład, mamy jeszcze mniej pamięci, mamy Kerzel 2, to jest 256 kilobajtów albo 512 kilobajtów na jeden rdzeń procesora, taka jest typowa pojemność pamięci Kerzel poziomu drugiego. Więc przejdźmy dalej, mamy w tej chwili, u nas w firmie są karty 100 gigabitów, nieużywane do sieci biurowej, tylko oczywiście do pracy, więc w sensie do rozwijania systemów. Jeśli mamy standard Ethernetu 100 gigabitów, mamy 20 cykli procesora na to, żeby obsłużyć jeden pakiet. To już nawet Kerzel 2 jest trochę mało, bo jest tylko 12 cykli, więc zaczyna się robić problem. Oczywiście mamy więcej rdzeni procesora, więc możemy próbować sobie ten nasz problem zrównoleglić, jakoś użyć więcej niż jednego rdzenia, żeby zyskać trochę na tym czasie, albo żeby więcej pakietów przetwarzać naraz tak naprawdę. Te same problemy będą pojawiały się z dyskami NVMe na przykład, które też zaczynają, ich przepustowość też gwałtownie wzrasta i ilość operacji na sekundę robi się bardzo duża do obsłużenia. I to jest jeden z powodów, dla których niektóre firmy, w szczególności telekomunikacyjne, zaczęły tworzyć własne stosy sieciowe i własne rozwiązania sieciowe, które nie były oparte o Linuxa albo inne jądro systemu operacyjnego. Tradycyjnie, jeśli Państwo programują sieć, to używacie Państwo API, które jak się nazywa? Tak jest, dziękuję, BSD Sockets. Więc BSD Sockets korzysta z jądra i działa świetnie, natomiast jeśli byśmy chcieli użyć BSD Sockets do zaprogramowania, do przetwarzania sieci na żywo, powiedzmy sieci 10 gigabitów albo więcej, to będziemy mieli problem. Dlaczego mamy problem? Ten obrazek trochę to przedstawia. Po lewej stronie mamy taki typowy przypadek serwera HTTP, który korzysta z BSD socketów, chociaż niekoniecznie musi korzystać z BSD socketów. Do wysyłania plików nie korzysta z BSD socketów bezpośrednio, ale do innych rzeczy, tak? Po prawej stronie mamy taką aplikację, która działa bardziej jako router, switch, firewall, czyli powiedzmy taka bramka sieciowa, jaką Państwo macie w domu, żeby się dostać do internetu. Czym to się różni? Różni się sposobami, w jakich te dwa przypadki, to są takie dwa oblicza, w jaki sposób zazwyczaj, to są takie dwa typy aplikacji sieciowych, które najczęściej spotykamy. Albo mamy tak zwaną terminację protokołu, czyli nasz komputer jest powiedzmy klientem albo serwerem, albo mamy jakiś węzeł pośredni, który tylko odbiera ruch i przesyła go dalej, ale nie, ruch się nie kończy na tym komputerze. I te dwa światy, one się od siebie dosyć znacząco różnią. Szczególnie ten dotyczący forwardingu, czyli przesyłania danych dalej, on ma więcej problemów związanych właśnie z latencją. Dlaczego? Ten po prawej, jeśli na przykład mamy serwer HTTP, on zazwyczaj korzysta z protokołu TCP/IP. Stos TCP/IP mamy w jądrze. Mamy sterownik sieciowy też w jądrze i mamy oczywiście kartę sieciową, czy urządzenie sieciowe, które zazwyczaj pojawia się w systemie jako urządzenie PCI. Więc nasza droga pakietu tak naprawdę sieciowego z kabla albo ze światłowodu aż do serwera idzie właśnie przez sprzęt, a przez driver, potem przez TOS TCP/IP aż do serwera HTTP, który najczęściej jest aplikacją użytkownika. No i po drodze ma wiele takich, można powiedzieć, progów zwalniających, które powodują, że latencja obsługiwania takiego pakietu jest dosyć duża. Całe szczęście, jeśli chodzi o protokół TCP/IP, on ma taką właściwość, że on skleja sobie pakiety w większe paczki, bo to jest protokół strumieniowy, w związku z czym to, co trafia do serwera HTTP, to nie jest pojedynczy pakiet, tylko to jest najczęściej jakaś duża paczka danych, to może być nawet 64 kilobajty albo więcej za jednym zamachem. Więc możemy sobie niejako trochę oszukać fizykę tutaj i grupować dane w większe paczki i dzięki temu nie mamy takich problemów. Gorzej z firewallem na przykład. Jeśli mamy firewall, to firewall przetwarza pojedyncze pakiety i nie wolno mu ich sklejać. To w ogóle zresztą nie ma sensu nawet na warstwie IP, żeby je sklejać. Więc firewall musi przetwarzać tyle pakietów, ile mu przyszło z sieci. I tutaj właśnie zaczyna się problem, że ta ścieżka aż od karty sieciowej w dół, na obrazku akurat pokazuje góra-dół, aż do firewalla, który byłby siedział sobie jako aplikacja użytkownika, gdybyśmy chcieli go tak zaprojektować,
ta ścieżka okazuje się za długa i ma za dużą latencję. O, nie działa pilot. O, jest zasięg pilota. Więc co nam daje, ale jest więc tak, odkryliśmy pewien problem z programowaniem aplikacji użytkownika, jeśli chcielibyśmy zrobić sobie firewall. No ale programowanie w przestrzeni użytkowniczej, więc możemy, mamy alternatywę taką. Możemy zrobić specjalny moduł jądra, który działa jako firewall. I tak się często dzieje. Typowe zastosowanie, czy na przykład podsystem IP tables, to jest de facto moduł jądra, czy tam zestaw modułów jądra, które działają wewnątrz jądra, w związku z czym ten obcinają sobie ten czas potrzebny na przekazanie danych do przestrzeni użytkownika. No ale takie programowanie wiąże się z pewną niedogodnością. Jeśli Państwo kiedyś próbowali tworzyć jakiś moduł Linuxa, do jądra Linux albo do innego, to pewnie Państwo wiecie, że to nie jest bardzo wygodne i ma swoje wady. Więc co nam daje taki pomysł, żeby używać nadal jednak programów w przestrzeni użytkownika, czyli takich zwykłych programów, a nie programować bezpośrednio jądro po to, żeby realizować naszą aplikację. Oprócz takich powodów pryncypialnych typu, że jądro nie służy do tego, żeby robić aplikacji, bo to możemy sobie od razu odrzucić, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby się bawić w takie dylematy, to mamy kilka dodatkowych zalet. Przede wszystkim przestrzeń użytkownika może zużyć dużo, dużo więcej zasobów, bo jądro zazwyczaj jest z zasady oszczędne i nie chce zużywać większości zasobów systemowych, bo ono ma służyć jako usługa dla innych procesów. Więc możemy używać dedykowanej pamięci. Między innymi mamy taki podsystem HugeTLB, który pozwala nam zarządzać pamięcią wirtualną i używać bardzo dużych stron jako jednostek translacji do pamięci wirtualnej. Typowa strona w systemie komputerowym ma ile kilobajtów? 4. A HugeTLB pozwala nam robić strony, które mają 2 megabajty, albo nawet 512 megabajtów, albo 1 gigabajt, w zależności od architektury komputera. Więc możemy używać dużych stron. Jądro też to może robić, ale nie wszędzie z tego korzysta. Możemy poświęcić cały rdzeń procesora na naszą aplikację i zabronić innym aplikacjom wchodzić na ten rdzeń. To jest dzisiaj możliwe w Linuxie. Jest taka nawet opcja przy butowaniu Linuxa, nazywa się isol.cpu. Jeśli się poda liczbę rdzeni tam, to wtedy jądro Linuxa będzie pilnowało, żeby żaden przypadkowy proces nie trafił na dany rdzeń procesora. Możemy stosować również inne brudne triki. Trochę mówię brudne, bo one są wbrew takim zasadom programowania, o których często słyszymy. To jest w ogóle taki motyw przewodni tej prezentacji, że będziemy tu trochę łamać zasady po to, żeby zyskać na czasie, można powiedzieć, na czasie przetwarzania. Więc możemy stosować na przykład, nie musimy stosować przerwań, zresztą w przestrzeni użytkownika, jeśli sobie robimy program zwykły, to nie możemy korzystać z przerwań sprzętowych, ale możemy stosować polling. Z podręczników wiemy, że polling jest zły, ale my się tym nie przejmujemy. Polling ma jedną ważną zaletę, mianowicie ma minimalne opóźnienie przetwarzania danych. Na przerwanie trzeba sobie poczekać, a na polling jest szybszy od przerwań, w sensie ma krótszą latencję. I oczywiście mamy więcej bibliotek i narzędzi do dyspozycji w przestrzeni użytkownika, w jądrze już niekoniecznie, nawet no, przykładowo biblioteka standardowa C nie istnieje w jądrze, tam są tylko wybrane funkcje dostępne, które są przepisane specjalnie na potrzeby jądra. W obu przypadkach możemy mieć bezpośredni dostęp do sprzętu. W Linuxie to jest możliwe, to znaczy można zrobić sterownik urządzenia, który będzie zwykłym programem użytkownika. No powiedzmy na prawach roota, chociaż nawet to można ominąć. Ale można to zrobić. Wadą tego rozwiązania, jeśli próbujemy to zrobić w przestrzeni użytkownika, jest to, że mamy mniej interakcji z jądrem i nie możemy z niego korzystać w taki sposób, jak moglibyśmy, gdybyśmy zrobili to w jądrze. Czyli przykładowo, jeśli w jądrze jest zaimplementowany jakiś fajny kawałek, który byśmy chcieli użyć, no to wiadomo, że nie możemy. Więc na tej prezentacji będziemy łamać zasady. Biblioteka DPDK to jest właśnie taki produkt, który powstał, który działa na Linuxie i też na FreeBSD, który łamie te podstawowe zasady programowania. Nie używa przerwań, nie jest przenośny specjalnie na sprzęt, nie jest oszczędny, bo zużywa nam całe jądro albo kilkaset megabajtów pamięci na dzień dobry.
No i zakłada skarpety do sandałów, ale zakładanie skarpet do sandałów, proszę Państwa, okazuje się, że podobno nie jest takie passé, że można to czasem zrobić, jeśli ktoś, nie wiem, założy jakąś specjalnie ładną skarpetę, więc ten styl programowania, o którym będę dzisiaj mówił, to jest właśnie zakładanie takiej bardzo ładnej skarpety, która niby jest obciachowa, ale tak naprawdę ona się bardzo przydaje. I po lewej mamy wolno, po prawej mamy szybko, czyli marzenie każdego programisty, magiczny kwadrat przyspieszający. Bardzo dobrze wygląda na slajdach. Więc DPDK to jest taka biblioteka, która służy nam do programowania sieci, ale uwaga, nie zastępuje nam BSD socketów, dlatego że nie operuje na poziomie połączeń sieciowych, tak jak socket BSD, chociaż tam też można robić RAM, na innym poziomie operować, ale typowo tworzy się sokety tak zwane streamingowe, tylko operuje na poziomie ramek ethernetowych, czyli na najniższym poziomie sieci, jaki jest dostępny w ogóle dla komputera. Zaleta jest taka, że możemy programować bezpośrednio kartę sieciową i używać mechanizmu DMA do przesyłania danych do karty i z powrotem, i te dane lądują bezpośrednio w pamięci naszego procesu czy naszej aplikacji, w związku z czym mamy zerowe opóźnienie związane z czekaniem na dane. Więc mamy zero kopiowania danych. Jeśli używamy API BSD Sockets, to kopiowanie jest niezbędne danych, chociażby do odbioru pakietów, do wysyłania. Mamy dzisiaj takie specjalne wywołania jądra typu VM Splice i inne, które pozwalają nam czasami wysłać dane bez kopiowania do przestrzeni jądra, ale jeśli używamy API BSD Sockets, to jest niemożliwe. Zawsze mamy kopiowanie danych. W przypadku biblioteki DPDK dane się nie kopiuje, dostajemy po prostu wskaźnik na gotowe dane. Biblioteka to jest biblioteka w C, więc operujemy na wskaźnikach po prostu. Interakcje ze stosem jądra są trochę ograniczone, czyli jeśli chcielibyśmy stworzyć sobie połączenie sieciowe oparte o protokół TCP/IP i na przykład mieć inny program, który nasłuchuje na jakimś porcie, to nie jest to takie proste, bo w momencie, kiedy włączamy program, który działa z biblioteką DPDK, to urządzenie sieciowe znika nam z systemu, czyli jądro w ogóle nie wie, że jest jakieś urządzenie sieciowe, w związku z czym trzeba stosować specjalne sztuczki, żeby w ogóle komunikować się z jądrem, ale to da się zrobić, całe szczęście. Więc można stworzyć interakcję ze stosem TCP/IP w jądrze, używając specjalnego sterownika TAP. Jeśli ktoś z Państwa kiedyś bawił się wirtualizacją, to sterownik TAP jest bardzo popularny jako sposób na udostępnianie urządzeń sieciowych dla maszyn wirtualnych. Czyli typowe działanie, czyli jeśli stawiamy sobie taką maszynę wirtualną w oparciu o QEMU KVM, to ona domyślnie używa TAP-a. Taką podstawową zasadą programowania, które pozwala nam wydajnie obsługiwać dużą ilość danych, to jest maksymalna prostota. Prostota w znaczeniu oszczędność używania danych na przykład i prostota samego programowania i prostota logiki też. Więc mamy kilka takich ważnych zasad, które powinniśmy stosować. Swoją drogą zrobię taką małą dygresję. Jakbyście Państwo chcieli obejrzeć jakieś ciekawe prezentacje dotyczące programowania gier, tam się pojawia bardzo podobny problem. Ten paradygmat tam się nazywa zazwyczaj data-driven programming albo coś takiego. Mają ten sam problem, że mają bardzo dużą ilość danych, w związku z czym muszą projektować algorytmy tak, żeby się dopasowywały do danych, a nie do tego, jak programista sobie wyobraził. I tutaj mamy to samo, czyli mamy kilka takich ważnych paradygmatów. Jeszcze może wrócę do poprzedniego slajdu. My tutaj łamiemy zasady, bo nasz program jest słabo reużywalny, jest słabo przenośny, bo używamy bezpośrednio sprzętu, w związku z czym jak przeniesiemy to na inną kartę sieciową, może nam nie zadziałać tak samo. I jest mało oszczędny, bo zużywamy na przykład cały czas procesora, jaki jest dostępny. Mamy kilka takich zasad. Mamy polling, o którym już trochę wspominałem, czyli nie używamy przerwań, tylko odpytujemy sprzęt co chwilę, jest pakiet, daj mi pakiet. Jest zasada run to completion, czyli wszystkie dane, które otrzymujemy, przetwarzamy od razu i wysyłamy, nie kolejkujemy ich, jeśli nie jest to niezbędne. Ja za chwilę powiem więcej na ten temat. Ważne jest to, że jeśli mamy nadmiar danych, które nie jesteśmy w stanie przetworzyć, to je po prostu ignorujemy, odrzucamy. Wątki w naszej aplikacji, która oczywiście, żeby robiła coś użytecznego, musi być wielowątkowa, wątki przypinamy do rdzeni procesora, jest na to API w Linuxie,
można to łatwo zrobić. Dodajemy maskę procesorów, jak uruchamiamy naszą aplikację i można powiedzieć, i możemy tak samo dodać maskę dla pojedynczego wątku, używając API pthread na przykład. Więc jesteśmy w stanie nasz wątek, który działa, przypiąć tylko do jednego procesora i de facto mamy coś w rodzaju systemu wbudowanego. Cała w ogóle taka aplikacja DPDK wygląda trochę jak system wbudowany, tylko że działający pod nadzorem Linuxa. Czyli taki bare metalowy system, który przy okazji korzysta z Linuxa, ale tylko wtedy, kiedy to jest konieczne. Używamy raczej starej alokacji zasobów, czyli bierzemy wielką stertę pamięci na początek i trzymamy sobie tą pamięć. Nasza pamięć nie rośnie nam w trakcie wykorzystywania programu, tylko raczej rośnie na samym początku i potem rozmiar używanej pamięci jest stały. To jest znowu wbrew podstawowym zasadom. Jeśli Państwo kiedyś używali takiego wywołania jak malloc albo jakichkolwiek innych automatycznych alokatorów pamięci, to sterta, typowa sterta pamięci, ona nam rośnie z czasem po to, żeby oszczędzać tę pamięć. Nigdy w typowym zastosowaniu nigdy nie wiemy, kiedy proces będzie używał dużo pamięci, kiedy będzie używał mało. Przykładowo, jak sobie otworzymy nową zakładkę w przeglądarce, to trzeba zaalokować jakąś pamięć, ale być może użytkownik tej zakładki nie otworzy, więc po co to robić na wyrost. W tym przypadku musimy to zrobić na wyrost, po to, żeby nam jej potem nie zabrakło i nasza sterta nie rośnie w nieskończoność, tylko musi być od początku duża. Czyli znowu mamy straszne marnotrawstwo, proszę Państwa, w ogóle odradzam. No ale niestety my musimy w pracy. Mamy stałą alokację zasobów. Korzystamy z jednej ważnej rzeczy. Jeśli nasz wątek jest przypięty do rdzenia, to on może korzystać z danych, które są prywatne do tego wątku. To działa w ten sposób, że część hierarchii pamięci cache jest prywatna dla rdzenia, w szczególności cache L1 i cache L2. W związku z czym, jeśli jakieś dane są nieużywane przez inne wątki, to te dane automatycznie trafiają do cache'a, który jest prywatny i to działa szybciej. Jeśli wiemy, że nasz wątek nigdy nie zmigruje na inny procesor, to możemy skorzystać z tej właściwości. Więc mamy lokalne dane, mamy lokalną pamięć. Robi się to trochę skomplikowane. Zasada run to completion mniej więcej polega na tym, mamy taki pseudokod, który najpierw mamy pętlę nieskończoną, jak to w systemach wbudowanych. Mamy pętlę przetwarzającą, to jest pętla nieskończona, nasz proces działa do końca świata. Jedyne co robi, to odpytuje się, czy jest pakiet, jak rejestr sprzętowy powiedzmy powie nam, że pakiet jest, to sobie pobieramy wskaźnik do pakietu. Najczęściej nie do jednego, tylko do kilku naraz. W ten sposób oszczędzamy na czasie, który jest potrzebny na dostęp do sprzętu. To jest kolejna ważna zasada, że staramy się przetwarzać dane hurtowo. Jak odbierzemy ten pakiet, to go sobie przetwarzamy, a jak go przetwarzamy, to sobie go wysyłamy dalej. Od razu, jeśli nie jesteśmy w stanie go od razu wysłać, to go kasujemy i logujemy sobie statystykę, że po prostu musieliśmy pakiet skasować. Nie ma sensu kolejkować większej ilości danych i czekać na później, bo jak w tej chwili nie jesteśmy w stanie przetworzyć tego pakietu, to w kolejnej iteracji pętli prawdopodobnie przyjdą nam nowe dane i też nie będziemy w stanie tego przetworzyć, więc lepiej od razu skasować. Kolejna rzecz, wracam tutaj do zarządzania pamięcią. Bierzemy wielką stertę huge page'y, używamy takiego podsystemu, który się nazywa huge TLBFS. W Linuxie tworzymy sobie taki pseudosystem plików i tam każdy jeden plik to jest jedna strona pamięci, która ma zazwyczaj 2 MB lub więcej. Sortujemy sobie te strony po adresach fizycznych, żeby było jeszcze ciekawiej i układamy, jest taki jeden wielki ciągły obszar pamięci. Możemy się dowiedzieć, jakie są adresy fizyczne stron. Jest na to też specjalny sposób. Jest taki plik w procu, który nam podpowiada takie rzeczy. Mówię o podsystemie proc Linuxa. Więc mamy strony posortowane po adresach fizycznych i oczywiście adresy wirtualne również są posortowane, tak że mamy jeden wielki ciągły obszar pamięci, ciągły fizycznie i wirtualnie. To jest bardzo ważne, dlatego że sprzęt nie lubi nieciągłej pamięci, w szczególności operacji DMA, sprzęt operuje zawsze na adresach fizycznych, więc operacje DMA muszą trafiać do fizycznej pamięci, czyli musimy wiedzieć, gdzie zaczyna i gdzie kończy się strona na przykład. Dzisiaj można tworzyć też nieciągłą stertę w DPDK, ale powiedzmy, że ta fragmentacja musi być mała, może być kilka fragmentów, ale na pewno nie może być kilkaset. Jak mamy taką wielką stertę, możemy sobie stworzyć własny alokator pamięci, czyli zapominamy o malloku i o operatorze new i o wszystkich innych wynalazkach. Robimy sobie samemu alokator pamięci, nazywamy go mempoolem i ten alokator po prostu bierze kilka takich stron z naszej sterty
skleja je razem i następnie dzieli je na równe kawałki. Typowy alokator pamięci może przyjąć, alokuje obiekty o dowolnym rozmiarze. Mogą być małe, mogą być duże. Ale jeśli robimy system, który ma działać w czasie rzeczywistym, to najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie alokatora, który operuje tylko na obiektach o tym samym rozmiarze, bo wtedy nasz alokator tak naprawdę korzysta z tablicy. I to jest bardzo proste do zaimplementowania i bardzo szybkie. Więc nasza mempula tak naprawdę to jest taka wielka, wielka tablica. Tak naprawdę są dwie tablice. Jest tablica, która trzyma bufory i jest druga tablica, która trzyma wskaźniki do buforów. I ten nasz bufor to znowu jest ciągły obszar pamięci, który musi siedzieć w jednej stronie. Jeśli gdybyśmy mieli taką sytuację, że mamy nieciągłą pamięć na przykład. Ciągły bufor pamięci, który trzyma dane, które przyszły z sieci. Pola pamięci, tak jak mówiłem, składa się z dwóch wielkich tablic. Jedna to jest tablica wskaźników do wolnych buforów, to ona się nazywa free ringiem zazwyczaj, bo działa jako kolejka cykliczna. I druga tablica to jest tablica właściwych buforów. Obiekty mają stały rozmiar i czas alokacji jednego obiektu i zwolnienia przez to jest bardzo szybki, dlatego że operujemy tylko na tablicach, czyli jest maksymalna prostota typowa, a implementacja takiej sterty opartej o malloku, czy to, co wykorzystujecie Państwo w programowaniu wysokopoziomowym, to jest operacja, która to jest najczęściej jakaś struktura listowo-drzewiasta, więc to nie jest dużo, dużo bardziej skomplikowane niż to, czym operujemy w bibliotece DPDK. Oczywiście ma tą wadę, że jeśli mamy inny rodzaj obiektu, który ma inny rozmiar, to musimy stworzyć sobie nowy alokator pamięci, czy tam nową instancję naszej mempuli po to, żeby obsługiwać to. Kolejna rzecz, nasza mempula, ponieważ wątki są przypięte do rdzeni, więc nasza mempula może mieć cache, taki software'owy cache, który siedzi, jest prywatną pamięcią dostępną dla naszego procesu, dla naszego wątku. I dzięki temu efektywnie czas alokacji i zwolnienia bufora trwa tyle, co z wrzucenie albo zdjęcie wskaźnika z tablicy, czyli szybciej się już nie da. Jest to bezpieczne dla wielowątków, czyli operacje są tak zrobione, że można to skalować na wiele wątków i będzie działało poprawnie. I używane jest do alokacji pakietów, ale tak samo do innych potrzeb. Pojedynczy pakiet to jest ciągły obszar pamięci, który składa się z nagłówka. Nagłówek to jest po prostu struktura w C, która nam mówi, co znajduje się w środku, jaka jest długość pakietu, gdzie zaczynają się dane i tak dalej. Potem jest kawałek wolnego miejsca po to, żeby aplikacja mogła na przykład sobie tam jakieś nowe dane wsadzić, gdyby chciała. Potem zaczynają się dane, dane się kończą i na końcu znowu jest ogon z wolnym miejscem, gdyby ktoś chciał dokleić coś do pakietu sieciowego. Jeśli pakiet nam się nie mieści w takim jednym buferze, musimy sobie stworzyć łańcuszek. Do tego nam służy pole next. Bardzo podobnie to działa jak SKBuf w jądrze Linuxa. Jeśli Państwo chcecie zobaczyć, jak to się robi, to można sobie otworzyć kod źródłowy Linuxa i wpisać sobie do indeksera kodu SK podkreślenie buf i nam wyjdzie wtedy. My w DPDK nazywa się to MBuf, we FreeBSD, w jądrze FreeBSD też nazywa się to MBuf, być może stąd się wzięła nazwa. I wygląda bardzo podobnie. Więc mamy metadane nagłówków, mamy trochę zapasu miejsca na wypadek, gdyby nam było potrzebne. Można łączyć łańcuszki i co ważne, można zliczać referencje do tego obiektu i to działa dobrze dla wielu wątków, czyli jeśli mamy aplikację wielowątkową, możemy współdzielić wskaźniki do pakietów i to będzie działać. Ale zliczanie nie jest automatyczne, nie tak jak w Pythonie czy w innych językach programowania wysokiego poziomu. Tutaj jeśli chcemy sobie powielić referencję do pakietu, musimy wywołać funkcję, która nam podbije licznik referencji, czyli to się nie dzieje samo. Pole mode driver. Mamy, ponieważ sterujemy kartą sieciową w programie użytkownika, musimy mieć jakiś sterownik sieciowy i ten sterownik to jest po prostu zestaw funkcji w C, które pozwalają obsługiwać sprzęt. Więc jest to bardzo lekka abstrakcja, tak naprawdę do typowego obsłużenia wejścia-wyjścia dla karty sieciowej potrzeba dwóch, trzech wywołań funkcji w C. Jak my typowo projektujemy, staramy się, żeby tych wywołań było jak najmniej, więc nasze drivery zazwyczaj jak robimy, to mają dwa, powiedzmy, że głębokość wywołań jest góra 2, czyli de facto wołamy sobie funkcję w C, która się nazywa plus minus daj mi pakiet, i funkcja nam zwraca pakiet i tyle. To jest cały sterownik.
W środku to, co się dzieje, to tak, mamy dostęp do rejestrów karty sieciowej, czyli mamy dostęp bezpośrednio do rejestrów urządzenia. Zazwyczaj jest to urządzenie PCI, ale w przypadku system on chip to nie musi być urządzenie PCI. To demo, które mamy tam na stoliku, ono korzysta akurat właśnie z system on chip i tam to nie jest urządzenie PCI, zdaje się. Chociaż akurat autorem tamtego drivera nie jestem ja, tylko Tomek, który tam stał i opowiadał. Transfer DMA pakietów dzieje się bezpośrednio do pamięci naszej aplikacji, więc tutaj mamy zero kopiowania i problem jest z głowy. Transfer dzieje się, DMA ma to do siebie, że to karta sieciowa zajmuje się transferem danych, więc procesor, tak naprawdę rolą procesora jest tylko sprawdzanie, kiedy dane doszły i ewentualnie kolejkowanie nowych danych do wysyłania. Zarządzanie buforami dzieje się poprzez mempoolę. Na początku ta mempoola była tylko taką implementacją software'ową. Mamy w tej chwili dzisiaj całą generację kart czy tam urządzeń sieciowych, które pozwalają na sprzętowe zarządzanie pamięcią. Przykładowo ta armada, która znajduje się na naszym demie, ona ma sprzętowy alokator pamięci, więc to, co Państwu mówiłem o mempooli, dzieje się w sprzęcie, a nie w software'ze. Czyli tak naprawdę z punktu widzenia procesora to mamy po prostu rejestr, z którego dostajemy nowy zaalokowany pakiet i inny rejestr, z którego oddajemy pakiet i on wtedy nam znika. Czyli dzisiaj nieproste. Co jest ważne, obsługa, większość kart sieciowych ma dużo, dużo więcej funkcji niż po prostu odbieranie i wysyłanie danych. W szczególności wszystkie sensowne karty sieciowe potrafią liczyć sumy kontrolne IPv4, ale tak samo TCP i UDP, czyli liczą sumę z całej ramki. Dzięki temu software nie musi tego robić i wiemy z góry, że ramka jest poprawna. Oprócz tego mamy dostęp do specjalnych rejestrów, które zliczają nam statystyki odebranych, wysłanych danych i wiele innych pożytecznych funkcji, między innymi akceleracja protokołów TCP/IP, o którym wspominałem na początku, że jest bardzo ważny. Ponad 90% ruchu w internecie to jest protokół TCP/IP, więc on jest akcelerowany dodatkowo. Przykładowo, czy Państwo wiecie, jaka jest typowy rozmiar ramki TCP, czy tam typowy rozmiar segmentu maksymalnego pakietu, jaki można wysłać w sieci? Tak jest, dziękuję bardzo. Na poziomie IP, czyli jakby licząc tylko pakiet IP, nie doklejając nagłówka Ethernet, to jest 1500 standardowo. Natomiast akceleracja protokołu TCP/IP pozwala na wysłanie do karty sieciowej ramki, która ma na przykład rozmiar 16 kilobajtów albo nawet 64 kilobajty w niektórych kartach i karta sieciowa sama nam sobie potnie tą ramkę na mniejsze kawałki o wielkości MTU 1500. Więc taka akceleracja działa też w jądrze Linuxa, akurat tutaj nie ma, jeśli karta to wspiera, więc tutaj nie ma różnicy, ale mówię o tym dlatego, że to jest dosyć istotne, można z tego korzystać. I oszczędza nam czas na przetwarzanie pakietów. Cykl życia takiego pakietu polega na tym, że najpierw dajemy karcie sieciowej, można powiedzieć, przekazujemy jej wskaźnik do pakietu, który jest wolny, czy tam do bufora, który jest niewykorzystany. On tutaj jest kolorowany na biało. Trafia do karty sieciowej wolny bufor. Tam wypełniany jest danymi i wraca do nas już wypełniony, czyli karta sieciowa przekazuje procesorowi wskaźnik poprzez pamięć, przekazuje procesorowi wskaźnik do pakietu, który już ma, zawiera poprawne dane. Aplikacja sobie go przetwarza i albo go ręcznie zwalnia, albo wysyła z powrotem do sieci. Jak go wysyła do sieci, to przekazuje po prostu wskaźnik do danych z powrotem do karty sieciowej i karta sieciowa znowu poinformowuje potem aplikację, że pakiet już został wysłany do sieci i że można go zwolnić i wtedy się go zwalnia. Czyli mamy takie 4 etapy cyklu życia. Wątki w DPTK, już trochę o tym wspominałem, wątki w DPTK nazywają się L-Core'ami, nie wiem czemu, tak, prawdopodobnie jest skrót od Local Core. Zasada jest taka, że tworzymy jeden wątek na jeden rdzeń procesora, ewentualnie jak mamy hyperthreading, to mogą być 2 wątki, ale to nie będzie się skalowało tak fajnie, zobaczycie Państwo na końcu w benchmarku. Więc przypinamy sobie wątek do rdzenia, to biblioteka robi za nas. Zasada jest taka, że wątki starają się nie używać danych, które są używane przez inne wątki, dlatego że to powoduje spowalnianie dostępu do danych. Odpowiedzialny za to jest oczywiście podsystem cache.
Więc komunikacja między wątkami odbywa się za pomocą specjalnych kolejek, które są znowu napisane jako kawałek biblioteki w C. Ta komunikacja musi być nieblokująca, czyli nie czekamy na jakieś powiadomienie, tylko sprawdzamy, czy coś, czy nasze, czyli używamy takich skrzynek pocztowych i sprawdzamy, czy w naszej skrzynce pocztowej coś jest, czy nie ma. Jak nie ma, to robimy coś innego. Wszystkie wywołania w bibliotece DBTK, za wyjątkiem niektórych, gdzie to jest wyraźnie na czerwono napisane, są nieblokujące, czyli zasada jest taka, odpytujemy, czy mamy coś do zrobienia, nie, idziemy dalej, nigdy nie czekamy, nigdy nie blokujemy. To jest znowu wbrew temu, co się zazwyczaj stosuje w programowaniu, większość wywołań systemowych, które jest blokująca. Typowe wywołanie systemowe do odczytania danych z pliku albo z sieci jest blokujące. Można oczywiście przekazać flagę do wywołania soketowego, która nam mówi nie czekaj na dane, ale tradycyjne reguły programowania mówią, że raczej czekamy na te dane, to jest, oszczędza nam energię. I jeśli nie mamy jakichś dobrych powodów, żeby tego nie robić, to zazwyczaj tak się programuje. Natomiast tutaj oczywiście łamiemy zasady, zakładamy skarpety do sandałów i nie czekamy, tylko robimy polling. Preferowany styl komunikacji między wątkami i tak samo między wątkiem a sprzętem to jest single producer, single consumer, czyli mamy jeden wątek, który odbiera dane, jeden wątek, który nadaje dane. Gdybyśmy mieli więcej wątków, na przykład odbierających jednocześnie z jednej kolejki, to robią nam się problemy i to się dużo gorzej skaluje na systemach wieloprocesorowych. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że większość rzeczy, które tutaj są i które są zaimplementowane w ten sposób, a nie w inny, one są właśnie dlatego, że dobrze działają na współczesnych architekturach procesorów. Czyli właśnie cały paradygmat tworzenia takiego software'u. Zresztą w Jądrze to się też stosuje. Jeśli się Państwo zastanawiacie, dlaczego kod źródłowy w Jądrze, jeśli będziecie Państwo kiedyś go oglądać, to dlaczego wygląda tak, a nie inaczej, to najczęściej odpowiedź jest, bo tak najlepiej działa ze sprzętem. I to jest podstawowa zasada programowania niskopoziomowego. My ją tutaj stosujemy aż do bólu, do tego właśnie stopnia, że łamiemy inne zasady, ale niestety, jeśli chcemy, żeby było szybko, to tak trzeba. Czyli nie tworzymy sobie abstrakcji tak, jak nam jest wygodnie dla programiście, bo na przykład lubimy obiekty. Nie, tworzymy sobie abstrakcje takie, jakie sprzęt chce mieć, a my musimy się do nich dostosować. Czego nie wolno w DPDK? Proszę Państwa, niczego nie wolno. Nie będzie niczego. Więc tak, nie można korzystać z wywołań systemowych, żadnych. Nie można printa nawet użyć, jeśli mamy wątek, który chce przetwarzać pakiety. Nie można używać pthreadów na przykład do zakładania mutexów czy locków. Czyli nie można używać typowych takich mechanizmów do programowania wielowątkowego, o których się uczymy na uniwersytetach. Jeśli chcemy robić, nie można używać wywołań blokujących, jakichkolwiek innych, o czym mówiłem, dlatego że one spowalniają działanie. Mamy coś w rodzaju takiego systemu bare metal, w którym nic nie wolno. Całe szczęście wszystkie te rzeczy, których nie wolno, wrzucamy do jednego wielkiego wora, nazywamy to control plane i robimy sobie specjalny wątek, który działa jako control plane i on może wszystkie te zabronione rzeczy robić dowoli, czyli spuszczamy go ze smyczy po prostu i jemu wszystko wolno. Taki wątek nie jest przypięty już do procesora, tylko działa według normalnych zasad i komunikuje się z innymi wątkami poprzez kolejki, o których wspominałem, natomiast typowo wszystkie takie robocze zadania dodatkowe, które nazywamy kanałem kontrolnym, czyli nie zajmują się przetwarzaniem danych, ale jakimiś dodatkowymi funkcjami, czyli typu sterowanie, konfiguracja, logowanie i tak dalej, wrzucamy do takiego wątku control plane i ten wątek może sobie wołać printf-a, otwierać pliki, otwierać sokety do innych urządzeń, obsługiwać sygnały, zdarzenia systemowe, sygnały asynchroniczne, obsługiwać zdarzenia systemowe inne za pomocą selecta, epola i tak dalej. Jeśli chce się skomunikować z wątkami, które przetwarzają dane, to musi to robić za pomocą kolejki. Ten wątek może oczywiście sobie czekać. Czasami niestety nie da się tak idealnie programować, że nie współdzielimy żadnych danych między wątkami. W szczególności czasami trzeba mieć wielką strukturę danych, która jest dostępna dla wielu wątków naraz i w jądrze Linuxa na przykład tablica routingu i inne drzewiaste struktury, które są wykorzystywane do programowania sieci, tak są skonstruowane. Tam jest taki sprytny mechanizm, który powoduje, że to się dobrze skaluje na wiele procesorów. Czy ktoś z Państwa wie, jak się nazywa ten mechanizm, który powoduje, że możemy mieć wielką drzewiastą tabelę routingu i korzystać z wielu wątków naraz i nie zakładać loków, co jest ważne. Nazywa się RCU, proszę sobie kiedyś poczytać w wolnej chwili. Jest taki mechanizm, on jest nawet opatentowany przez IBM. W DPDK akurat nie używa RCU, ale jest taka biblioteka, którą można sobie użyć, zaimportować i użyć tego.
W każdym razie czasami musimy współdzielić jednak dane między wątkami, wtedy musimy się troszkę natrudzić. W DPDK typowo mamy taką implementację tablicy haszującej, która działa dobrze z wieloma wątkami i w zasadzie to jest tyle, co mamy. I może na koniec jeszcze powiem trochę o wirtualizacji. Ten slajd powinien się nazywać DPDK wszędzie, proszę Państwa, dlatego że DPDK tutaj na tym slajdzie będzie wszędzie. Mamy, na górze mamy hardware, po środku mamy hypervisor, czyli typowo jest to Linux, na którym chodzi podsystem KVM i mamy QEMU, który zajmuje się wirtualizacją. I teraz typowe zadanie takich cloudów, dużych cloudów, które mają dużo maszyn wirtualnych i próbują to wszystko zorganizować, jest takie, że należy oddzielić to, w jaki sposób maszyny wirtualne odbierają i wysyłają pakiety do sieci oraz to, w jaki sposób hypervisor komunikuje się z siecią. W szczególności adresacja sieci zazwyczaj jest zupełnie różna. Maszyna wirtualna nie może mieć żadnego pojęcia o tym, jak działa fizyczna adresacja operatora cloudowego, bo to w ogóle narusza zasady bezpieczeństwa, jak zapewne Państwo możecie sobie wyobrazić. Taka maszyna, jeśli ktoś ją sprzedaje komuś i tam siedzi jakiś software, który jest niepewny, nie wiemy, co on robi, nie możemy pozwolić temu software'owi korzystać z naszej fizycznej, z naszego fizycznego LAN-u. W związku z czym, jak ktoś jest operatorem cloudowym, to musi zapewnić de facto coś w rodzaju wirtualnej sieci, która będzie używana przez maszyny wirtualne. Wirtualizacja najczęściej polega po prostu na tym, że bierzemy sobie pakiety sieciowe i opakowujemy je w kolejny pakiet IP na przykład, który ma zupełnie inny adres. I w ten sposób tworzymy taki tunel sieciowy i te tunele służą do komunikacji między maszynami wirtualnymi, czyli tworzymy coś w rodzaju wirtualnego LAN-u. I tak to działa, ale jakiś software albo kawałek hardware'u musi zajmować się tym tunelowaniem. I zazwyczaj robi to albo software, albo bezpośrednio hardware. Po lewej stronie jest ten wielki kwadrat przyspieszający, to jest właśnie taki software, który zajmuje się tym. Ta rodzina takich programów, które zajmują się tunelowaniem, najczęściej nazywamy je wirtualnymi switchami. Jeśli sobie stawiamy OpenStack albo inny system cloudowy, to tam jest kilka wirtualnych switchy, które jeden z nich możemy sobie wybrać, znaczy jedną z implementacji. Popularny jest na przykład Open vSwitch. I taki Open vSwitch zajmuje się tym, że jak przychodzi jakiś pakiet, który jest tunelem do VM-ki, to on zdejmuje mu ten zewnętrzny nagłówek IP i przekazuje go do VM-ki. I na odwrót, jeśli pakiet jest wysyłany. Więc to jest realizowane typowo w cloudach, to jest realizowane w software'ze. I tam oczywiście w środku może siedzieć DPDK, bo DPDK może być wszędzie na tym slajdzie. Więc może być, tradycyjna wersja Open vSwitcha była robiona jako moduł jądra, właśnie z tego powodu, o którym mówiłem, że w user space było to trochę za wolne, więc zrobili to jako moduł jądra, ale w tej chwili jest wariant, który działa na DPDK i jest dużo szybszy. Więc mamy hypervisora, on odbiera pakiety, przesyła je do VM-ek, realizując wirtualną sieć. I w VM-ce możemy mieć znowu jądro Linuxa, które ma znowu driver. To jest para wirtualizacja, to znaczy mamy taki driver, który się nazywa, tutaj jest parę buzzwordów, mamy taki driver, który się nazywa virtio.net. Virtio.net to jest taki driver, specjalny driver, który jest używany do komunikacji między VM-ką a hypervisorem do tworzenia wirtualnego urządzenia sieciowego dla maszyny wirtualnej. Dlatego para wirtualizacja, że nie udajemy, że tam jest pod spodem jakiś sprzęt, czyli z punktu widzenia maszyny wirtualnej my wiemy, że to jest software po drugiej stronie. Ale możemy w tej maszynie wirtualnej stworzyć sobie znowu aplikację DPDK, która będzie używać tego samego drivera, tylko będzie się nazywał Virtio User i będzie używać bez zapośredniczania jądra. Mamy jeszcze trzecią możliwość. Możemy użyć specjalnej karty sieciowej, która realizuje nam wirtualizację sieci automatycznie w sprzęcie i wtedy nasza maszyna wirtualna dostaje na własność kawałek karty sieciowej i może bezpośrednio ją programować z poziomu maszyny wirtualnej. Na nowoczesnych platformach to jest zero kosztu, w sensie to możemy osiągnąć maksymalną przepustowość, jaką daje karta. Nie ma z tym żadnego problemu. Tutaj jest kolejny buzzword, który się nazywa SRIOV. Jeśli kupujecie Państwo komputer, tam jest lista buzzwordów, co potrafi Wasz procesor. Tam jest taki jeden z buzzwordów, nazywa się SRIOV, S-R-I-O-V. Albo czasami dla Intela nazywa się to VT, pauza D.
I to jest właśnie wirtualizacja urządzeń sieciowych, to jest używane do maszyn wirtualnych. Najczęściej mają to takie bardziej high-endowe wersje procesorów typu Core i5, Core i7, Xeony i tak dalej. I platformy ARMowe też to mają, przynajmniej serwerowe. Więc mamy QEMU KVM, mamy vHost User, vHost Net, kolejny buzzword VFI o PCI, to jest taki rodzina, to jest taki driver specjalny w Linuxie, który pozwala przepisywać kawałek czy tam całą kartę sieciową dla maszyny wirtualnej. Ten driver jest używany przez podsystem QEMU KVM i używany jest też przez aplikację DPDK. Czyli można powiedzieć, że aplikacja DPDK w bezczelny sposób żeruje na tym, co się robi dla maszyn wirtualnych i korzysta z tego po to, żeby omijać jądro Linuxa. Na koniec kilka słów o wydajności, jaką możemy osiągnąć. Więc skoro mamy takie, jak mówiłem, mamy takie dwa typy aplikacji sieciowych, które realizujemy najczęściej, czyli albo mamy terminację protokołów, czyli serwer HTTP i możemy mieć forwarding, czyli wirtualny switch, router, firewall, cokolwiek innego. Jeśli chodzi o forwarding typowo jest, jeśli chodzi o wydajność aplikacji, która zajmuje się forwardingiem, to typowo ta wydajność jest proporcjonalna do ilości pakietów sieciowych, jaka przychodzi do komputera. W przypadku terminacji zazwyczaj jest to proporcjonalne do pasma, czyli do tego, ile danych jest w tych pakietach. Aplikacja, która zajmuje się forwardingiem, ona patrzy tylko na nagłówek pakietu, bo de facto interesuje ją, powiedzmy, protokół IP, protokół TCP, czyli jaki ma IP, jaki ma port i nic więcej, zazwyczaj nic więcej nas nie interesuje, chyba że chcemy robić, nie wiem, intrusion detection system albo szyfrowanie, ale jeśli tego nie robimy, to nas zawartość pakietu nas nie interesuje, w związku z czym aplikacja nie skaluje się z ilością danych, tylko z ilością pakietów. Typowy line rate, czyli taka maksymalna ilość najmniejszych pakietów, bo im większy, tym dłużej zajmuje jego transfer, typowa maksymalna ilość najmniejszych pakietów, jaką możemy przesłać dla sieci 40 gigabitów, czyli to jest coś, co używamy dzisiaj w nowoczesnych centrach danych, to jest 60 milionów pakietów na sekundę i to się da zrobić przy użyciu typowego serwera i przy użyciu DPDK. Oczywiście benchmark, proszę uważać na benchmarki, bo benchmarki zawsze są bardzo proste. To się dotyczy wszystkich dziedzin. Benchmarki najczęściej to, co robią, to odbierają dane, wysyłają je i mówią, że to jest, proszę bardzo, taki jest wynik. Ale jeśli aplikacja zaczyna robić coś pożytecznego z tymi danymi, to już wcale nie jest tak różowo i możemy nie mieć line rate'u. Wszystko zależy od tego, jakie jest zastosowanie, czyli im więcej czasu musimy spędzić na przetwarzaniu tych danych, tym dłużej będzie nam to zajmować. Typową barierą tutaj, jak zwykle, jest pamięć operacyjna i struktury danych używane do, na przykład do realizowania routingu albo innych ciekawych wyzwań jak access control listy, czyli gdyby Państwo chcieli sobie zaimplementować IP tables od zera, no to jest dość duże wyzwanie, żeby to zrobić szybko. Typowe wyniki dla takich SDN to jest kolejny skrót popularny, oznacza to Software Defined Networks, czyli właśnie wirtualne switche. To jest najpopularniejsze zastosowanie dla DPDK dzisiaj. Jest na to dosyć duży rynek, bo wszyscy dzisiaj są operatorami cloudów, nie tylko Amazon i Google, ale tak samo telekomy. Zresztą w ogóle sama idea cloudów wyszła w zasadzie od telekomów nawet bardziej niż od firm takich jak Google. Jeśli mamy wersję Open vSwitcha, która działa na DPDK, to Intel sam sobie zrobił takie benchmarki jako oficjalne, bo Intel sponsorował częściowo ten projekt OVS DPDK, czyli takiego wirtualnego switcha, który działa przy użyciu biblioteki DPDK. Zresztą sama biblioteka DPDK była pomysłem Intela. I na początku był to ich prywatny w pewnym sensie projekt, potem stał się open source. Za chwilkę o tym jeszcze powiem. Więc typowa wydajność benchmarkowa to jest 10 milionów pakietów na jeden rdzeń, czyli jeśli sobie mówimy, że nasz Open vSwitch działa, bierze sobie na własność jeden rdzeń naszego procesora, typowo w serwerowym procesorze mamy dzisiaj powiedzmy 16 lub 24 rdzenie, więc od biedy możemy spróbować jeden poświęcić sobie na to, żeby przetwarzał nasz ruch sieciowy i wtedy dostajemy około 10 milionów pakietów na ten jeden rdzeń. Linuxowa implementacja wyrabiała się z 1 milionem pakietów, czyli mamy skokowy wzrost wydajności.
Co ciekawe, mówiłem jeszcze, obiecałem Państwu coś o hiperwątkach. Ten zielony słupek różni się od niebieskiego tym, że na zielonym jest pokazane, co się dzieje, jak używamy hiperwątków, jakie jest przyspieszenie, więc przyspieszenie wynosi tutaj około 10%, bo mamy skok z niecałych 12 milionów do 13 milionów pakietów, czyli hiperwątki skalują się tylko trochę. Dlatego liczymy raczej, jeśli chcemy sobie oszacować wydajność naszego systemu, to używamy liczbę fizycznych rdzeni, a nie liczbę hiperwątków. Oczywiście ten benchmark dzisiaj, który pokazuje 10 milionów, to jest benchmark, który tylko odbiera dane i wysyła, bo tak jak Państwu mówiłem, benchmarki są lekkim oszustwem. One pokazują zawsze najbardziej optymistyczne scenariusze. Natomiast w życiu bywa gorzej, ale przynajmniej wiemy, jaka jest maksymalna wydajność, jaką możemy osiągnąć. I po to właśnie się robi te benchmarki, żeby odpowiedzieć klientom czy potencjalnym programistom na pytanie, jaka jest maksymalna wydajność, jaką możemy mieć. Jak wiemy, jaka jest maksymalna, to wiemy, z czego możemy potem zejść, kiedy projektujemy naszą własną aplikację. I na koniec, może powiem krótko tylko o tym, jak DPDK w ogóle mieści się w całym ekosystemie linuxowo-sieciowo-cloudowym dzisiaj. Więc dzisiaj to jest projekt open source pod Linux Foundation, czyli pod tą samą fundacją, która opiekuje się jądrem Linuxa i innymi projektami popularnymi. Czyli jest to taki, można powiedzieć, dosyć otwarty projekt, gdzie zasada działania jest bardzo podobna jak w Linuxie, czyli każdy może wysyłać patche, każdy może dokonywać zmian, wymagane jest posiadanie maila i nic więcej, i dobrych chęci, i trochę umiejętności. Więc wiele rzeczy wzięli z Linuxa. Natomiast jest tam taka rada nadzorcza, która zajmuje się kierunkami rozwoju, i ta rada nadzorcza, żeby być członkiem tej rady, no to trzeba zapłacić. Czyli tu jest trochę inaczej niż w Linuxie. Członkami tej wielkiej rady jest większość takich molochów informatycznych, czyli mamy tam ARMA. Od paru lat ARM jest, to jest już platforma, to już jest projekt wieloplatformowy. Mamy implementację na platformę Power od IBM-u, mamy implementację na oczywiście na początku było na intelowe procesory, mamy na procesory ARMowe, które chodzą nam tu w holu, tam na naszej prezentacji. I na inne platformy prawdopodobnie też, być może na MIPSa kiedyś będzie. Mamy ARMA, mamy Intera, mamy operatorów telekomunikacyjnych, takich jak AT&T albo ZTE, to jest chiński operator telekomunikacyjny, czy Huawei na przykład. Oni też są bardzo zainteresowani takimi technologiami, używają ich na przykład albo potencjalnie, bo to nie zawsze się tym chwalą, ale powiedzmy, że mogą ich używać do projektowania stacji bazowych 5G. Nie zdziwiłbym się. Kolejna rzecz, mamy producentów sprzętu, czyli mamy firmę Marvel, dla której ja pośrednio pracuję, która ma swoje własne platformy serwerowe, mamy serwerowe ARMy. I tam też są koprocesory sieciowe, które korzystają z DPDK. Jestem współautorem jednego z driverów DPDK właśnie na platformę Thunder X. To był jeden z pierwszych serwerów ARMowych 64-bitowych, który się pojawił na rynku. Mamy Ericssona, czyli kolejnego telekoma. Mamy Red Hata. Red Hat dostarcza paczki do DPDK, do swojej dystrybucji. Mamy firmę Sixwind, która produkuje software oparty o DPDK i oni byli współautorem razem z Intelem. Mamy Broadcoma, producenta sprzętu. Tak samo mamy Spirenta, taki niebieski kwadrat, to jest producent takich bardzo drogich, butikowych urządzeń, które służą do testowania routerów i switchy. Jeśli chodzi o sam software, jaki powstaje, to znaczy czy powstało, bo jednym z kryteriów, proszę Państwa, użyteczności różnych projektów informatycznych jest takie pytanie, no kto tego używa tak naprawdę, czy jest jakieś użycie w przemyśle, czy to jest tylko taka zabawa, żeby pokazać, że się da przepychać pakiety szybko. No i jest głównym użyciem, to są wirtualne switche, na przykład Open vSwitch, ale tak samo mam taki drugi popularny, który się nazywa Tungsten Fabric. Niestety nie wszystkie te nazwy mogą Państwu coś mówić, właśnie dlatego, że to nie są rzeczy, które używamy w domu, czyli tak jak na tych zabawnych YouTubach, nie używaj tego w domu. Nie stawiamy sobie cloudu w domu, więc Tungsten Fabric to jest taki kolejny wirtualny switch, który jest komercyjnym produktem robiony przez firmę Juniper. Juniper produkuje też routery, switche i inne urządzenia sieciowe, ale produkuje też software.
Miałem przyjemność zaczynać ten projekt i moi koledzy z firmy też brali przez kilka lat udział w tym projekcie tworzenia Tungsten Fabrika. Wtedy to się jeszcze inaczej nazywało. Nazywało się Contrail Virtual Router. Mamy Sixwind Gate, czyli całą rodzinę projektów Sixwindowych, które między innymi implementują TOS TCP/IP na tej bibliotece. Mamy taki z rodziny, mamy taki framework dataplane'owy, który się nazywa VPP i oni, jest taka fundacja i taka rodzina projektów, który się nazywa FIDO. Oni zajmują się projektowaniem frameworków, które działają na DPDK i dostarczają wiele więcej funkcjonalności. Można sobie, powiedzmy, switcha i można sobie taki router poskładać z klocków. Tak, przynajmniej tak się reklamują. Mamy T-Rexa, to jest taki generator pakietów, który jest darmową wersją tego butikowego Spirenta. Troszkę uboższą, ale za darmo, więc się opłaca. Czyli jak Państwo widzicie, spektrum zastosowań jest dosyć wąskie dzisiaj, jeśli chodzi o takie sukcesy przemysłowe. Głównie to są wirtualne switche i generatory pakietów, które wiadomo muszą być szybkie, muszą być szybsze na pewno niż to, co się testuje. Mamy kilka implementacji stosów TCP/IP na opartych o DPDK, ale wiele z nich jest niestety dosyć niedojrzała. Okazuje się, że zrobienie porządnie stosu TCP/IP zajmuje wiele lat i wiele wysiłku. Nie jest to takie łatwe, więc Linux nadal trzyma się bardzo mocno, nadal ma najlepszy stos TCP/IP i nie polecałbym migracji z tego stosu, jeśli działa dobrze. I na końcu dziękuję za uwagę. Tutaj są linki do naszej firmy, jakby ktoś chciał sobie pobrudzić ręce i poprogramować coś w jądrze Linuxa na przykład, albo w DPDK. Mamy oddział we Wrocławiu, mamy oddział w Krakowie. No i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy wymienieni tam, ponieważ mimo wszystko jesteśmy dosyć małą firmą, nie możemy się równać tam z ARMem czy z Intelem, ale jesteśmy wymienieni tam jako jeden z większych kontrybutorów. Jesteśmy autorami sporej ilości driverów DPDK, głównie na platformy ARMowe, bo Intel oczywiście pisze swoje własne drivery, więc nie potrzebuje pomocy. Natomiast niektórzy producenci soców korzystają z kontraktorów i dzięki temu my mamy fajną pracę. Dziękuję Państwu bardzo, zapraszam do pytań. Okej. Zabrakło mi w całej prezentacji chociażby dwóch słów porównania do XDP BPF-a. Wiedziałem, że to pytanie padnie. Może przejdźmy do jednego ze slajdów wcześniej. Czy ten będzie dobry? Nie. Może ten będzie dobry slajd. Ewentualnie ten tutaj. Więc XDP to jest dla Państwa, którzy nie wiedzą, XDP to jest taki framework do tworzenia rozwiązań sieciowych, który działa wewnątrz jądra Linuxa. Opiera się o taką specjalną maszynę wirtualną, która się nazywa eBPF. Programuje się to de facto, można programować w C i potem to się kompiluje w taki specjalny bytecode. Ten bytecode jest ładowany do jądra i potem wykonuje się w jądrze. Tworzy się takie mikromoduły czy mikrofunkcje, i one mogą operować między innymi bezpośrednio w sterowniku sieciowym. Mogą też operować jako kawałek stosu TCP/IP i w ten sposób można tworzyć sobie, modyfikować trochę to, jak jądro przetwarza pakiety i tworzyć z tego rozwiązania. No nie, trudno to nazwać aplikacją, bo to nie jest jakby spójny kawałek kodu, tylko to jest, są moduły do jądra, ale de facto można stworzyć aplikację na tym. Wydajność, no w benchmarkach oni się chwalą, że się zbliżają do tej wydajności, to znaczy jeśli sobie zrobimy benchmark typu, że odbieramy i wysyłamy pakiety, to myślę, że tu nie będzie dużej różnicy. Dzisiaj rzeczywiście tutaj XDP jest... W tej chwili przebijają już do PDF-ka. Całkiem możliwe, więc to jest konkurencyjne. Pytanie, na ile to będzie się sprawdzać, jeśli sobie będziemy tworzyć aplikację, która potrzebuje jakichś nietrywialnych struktur danych i tak dalej. XDP, oprócz tego, że XDP potrafi operować na pakietach, to posiada wywołania do zewnętrznych funkcji jądra, które mogą realizować takie rzeczy jak na przykład tabele, tam jest taka abstrakcja jak tabela, która nam realizuje na przykład tam, powiedzmy, można sobie zapamiętywać dane dotyczące, można trzymać jakiś stan w ogóle w aplikacji, bo
typowy BPF był bezstanowy, prawda? Tak. W kontekście operowania na bardziej zaawansowanych danych w tej chwili Cilium implementuje protokoły wyższego rzędu na TCP, na przykład protokoły komunikacyjne Kafki i rozbiera je w eBPF-ie i robi analizę danych na poziomie eBPF-a. Więc w tej chwili możliwości operowania na danych wewnątrz eBPF-a są bardzo szerokie. Tak, no można spojrzeć na to z innej strony, że eBPF zastępuje nam ten taki tradycyjny proces, że tworzymy sobie moduł jądra dedykowany, który się wpina nam gdzieś pod system Linuxowy i realizuje nam jakąś funkcję sieciową. eBPF upraszcza nam sprawę, nie trzeba pisać modułów, tylko piszemy sobie w eBPF-ie, można powiedzieć. Więc mamy wszystkie zalety tworzenia modułów jądra, między innymi możemy wykorzystać to z TCP/IP, który jest nadal najlepszą istniejącą implementacją. I do tych zastosowań na pewno ma przewagę. Może być tak, że przewagę takich rozwiązań user space'owych będzie wtedy, kiedy tworzymy takie nietypowe, customowe aplikacje, które nie korzystają intensywnie z takich gotowych stosów TCP/IP. I wtedy po prostu nie musimy się wpinać w różne miejsca, tylko tworzymy taką jedną zintegrowaną całość, która korzysta z jakichś ekstra funkcji, na przykład kart sieciowych. Ale ta sytuacja jest dosyć zmienna, dlatego że na przykład rzeczywiście jądro Linuxa dzisiaj korzysta z dużej palety rzeczy, które kiedyś były niedostępne. Przykładowo o tak zwane offloady, czyli dodatkowe funkcje kart sieciowych, na przykład akceleracja filtrów BPF-owych częściowo jest dzisiaj wykonywana w sprzęcie i jądro dzisiaj też to bardzo dobrze obsługuje, więc ten dystans między DPDK a XDP prawdopodobnie dzisiaj się zmniejszył, a być może go nie ma, bo kiedyś było tak, że część rzeczy po prostu nie robiło się w jądrze, trzeba było to robić ręcznie, dzisiaj jądro ma więcej możliwości, więc tak naprawdę należałoby się skupić na jakimś konkretnym przypadku i zobaczyć, jak to wygląda w tym konkretnym przypadku. Zgaduję, że w przypadku, kiedy potrzebujemy stosu TCP/IP, nadal lepiej to robić w taki sposób, właśnie dlatego, że mamy doskonałą implementację stosu TCP/IP, niełatwo jest pobić ją, tworząc własną. Co pokazuje historia, bo projektów takich, które próbowały, było dużo i większość z nich się nie powiodła. Sami w firmie mieliśmy kiedyś taką zabawę, żeby pościągać różne stosy TCP/IP i zobaczyć, który działa dobrze i żaden w sumie nie działał dobrze, więc przynajmniej z tych darmowych. Więc tutaj na pewno jest duża przewaga. Podejrzewam, że przy tworzeniu jakichś typ customowych aplikacji typu wirtualny switch, Być może tutaj będzie 1:1, być może lekka przewaga na rzecz DPDK, ale należałoby się pochylić nad konkretnym benchmarkiem. Na pewno ten dystans dzisiaj jest zniwelowany. Okej, jeszcze jedno pytanie. Cześć, ja mam takie pytanie. Jak kernel, czy to Fripsty, czy kernel Linuxa potrafi udostępnić userlandowi kartę sieciową na wyłączność? Czy są jakieś dedykowane rozwiązania oraz jak można to sobie skonfigurować? Domyślam się, że w przypadku ARMA używa się Device Tree. To zależy od ARMA. Jeśli ARM korzysta z podsystemu PCI, to znaczy jeśli karta sieciowa się pokazuje jako urządzenie PCI, to nie potrzeba nam Device Tree, bo PCI się sam wykrywa, że tak powiem. W skrócie, w przypadku urządzeń platformowych rzeczywiście trzeba po prostu stworzyć takie specjalne urządzenie, specjalny driver. Generalnie polega to na tym, że mamy, podobnie zresztą działa maszyna wirtualna QEMU KVM, mamy taki specjalny driver w Linuxie, który się nazywa VFIO PCI. Ten driver to co robi, to otwiera urządzenie, mapuje całą pamięć rejestrów oraz dodatkową, jeśli trzeba, dla tego urządzenia, a następnie przekazuje te adresy, mapuje ją na potrzeby procesu użytkownika i przekazuje te adresy do procesu użytkownika, czyli proces użytkownika dostaje de facto wskaźnik, który wskazuje bezpośrednio na rejestry karty sieciowej, a dalej odbywa się to w ten sposób, że jak mamy dostęp do rejestrów, to co musimy tylko zadbać, to musimy zadbać o tak zwaną pamięć DMA, czyli taką stertę pamięci, która służy do transferu wymiany danych. Musimy wiedzieć, jaka jest adresacja fizyczna naszych
naszych stron pamięci po to, żeby to zadziałało, bo karta operuje na adresach PCI-owych, które de facto są 1:1 mapowane na adresy fizyczne, więc dlatego używamy Huge Pager i to sobie robimy ręcznie w User Space tą translację na początku. Ale z punktu widzenia jądra, to co jądro musi zrobić, to załadować sobie driver VFI o PCI, przekazać adres wirtualny do rejestrów karty sieciowej i na tym kończy się rola jądra tutaj. I jeszcze może przekazywać przerwania. VFI o PCI pozwala na przekazywanie przerwań sprzętowych z trybu jądra do trybu użytkownika za pomocą zwykłego deskryptora plików, czyli można użyć wywołania select albo epoll, ale to działa dużo, dużo wolniej niż przerwania w jądrze, dlatego to nie jest preferowany sposób działania. Okej, okay, dobra. Dziękujemy i zapraszam szybko następnego prelegenta.